dziękuję. Ja no, pamiętam ten mecz, który tam Bełchatów przegrał w Gdańsk. No to Gdańsk wygrał ten puchar, także naprawdę dobrze grali. Dzisiaj moje zdanie, że znowu bardzo dobrze grali. Wiesz, mieli troszkę problem z Hebda, bo ja zrozumiałem, że jest chory, ale ten młody zawodnik, który grał na jego miejsce, bardzo dobrze się prezentował. No dobrze grali w ataku, mi się wydaje, mieli trochę problemy z przyjęciem, ale my skończyliśmy ten mecz szybko 3-0, teraz się wracamy do hotelu i musimy odpoczywać na jutro i będziemy się, jutro jest walka do pucharu. To jutro nie będzie, dzisiaj tak było, ale mam 100% pewnie się, że jutro tak nie będzie, jutro będziemy się walczyli więcej, będziemy pokazali lepsze grał dzisiaj, bo pierwszy raz ta hala, to pierwszy mecz w ta hala. Trochę nerwowo, na zagrewce mieliśmy takie trochę błędy, ale mi się wydaje, że jutro będzie nasza lepsza gra niż dzisiaj. Nie wiem, my mamy troszkę, jak się to mówi, bo dwa razy wygraliśmy z nim. Ten ostatni mecz był trochę ciężki dla nas, ale to wygranie meczu jest wygranie. Także nie wiem, ale naprawdę mówię, że jutro oni też się będą walczyli, bo to jest finałowy mecz, także i my i oni będą chcieć wygrać ten puchar, także no, najważniejsze, że będziemy pokazali dobra gra, obydwa zespoły i tutaj będzie taka fajna atmosfera na ta hala i będzie szczęście i mam nadzieję, że wygramy. No, ja jeszcze nie wygrałem pucharu, także mam nadzieję, że jutro wygram ten puchar pierwszy raz, mój piąty lat tutaj w Polsce, także trzymajcie mocno kciuki i do jutra. Gdzieś tam w głowie nie mamy już tamtej porażki, o której mówisz. Mnie cieszy przede wszystkim to, że gramy w miarę stabilnie. To nie był łatwy mecz, na pewno bardzo kluczowa końcówka pierwszego seta. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powtórka z zeszłego roku. Wierzę głęboko w to, że to napędzi zespół i pozwoli nam jutro cieszyć się ze zdobycia Pucharu Polski, choć wynik na pewno jest sprawą otwartą. Każda wygrana będzie cieszyć, nie musi być 3-0. Myślę, że Kędzierzyn też ma swoje ambicje, też mają coś do udowodnienia. Przegrali ostatnie 3 mecze z nami w dramatycznych okolicznościach, gdzie grali dobrze, prowadzili. Mam nadzieję, że jutro będzie dobra siatkówka, oby z dobrym zakończeniem dla PGS Kry Bełchatów. Tak, widziałem. Szczerze mówiąc, myślałem i też po rozmowie z prezesem Jastrzębskiego Węgla, że jeszcze bardziej się postawią. No ale widać, że Kędzierzyn ma bardzo duży potencjał. Trzeba też uszanować klasę przeciwnika. Gramy jutro z Zaksą i wierzę w to, że to będzie dla nas szczęśliwy dzień. Cieszę się bardzo z tego, że wygraliśmy dzisiejsze spotkanie i możemy zagrać jutro w finale. Faktem, Gdańsk był dzisiaj naprawdę osłabiony, ale mimo to grali naprawdę dobrą siatkówkę, no ale jesteśmy naprawdę bardzo mocnym zespołem i pokazaliśmy dzisiaj, że wygrywając 3-0, byliśmy dobrze na to spotkanie przygotowani. No jutro naprawdę ciężkie przed nami spotkanie, mecz z Kędzierzynem. Te spotkania zawsze są na najwyższym poziomie, także spodziewamy się naprawdę trudnego meczu, ale myślę, że wszyscy jesteśmy optymistycznie nastawieni. Cieszę się bardzo, że mogłem pomóc zespołowi w tej końcówce, w tym ważnym jakże elemencie, którym jest blok, bo dzisiaj naprawdę sporo graliśmy tym blokiem i przez to Gdańsk miał bardzo dużo problemów, tym bardziej odrzuciliśmy ich od siatki naszą dobrą zagrywką i naprawdę ogromnie z tego się cieszę, że mogłem pomóc zespołowi. No i jutro możemy się bić o nasz puchar, który jest jeszcze nasz. Oglądaliśmy tak sporadycznie w pokoju pierwsze dwa sety. No ale znamy się doskonale, to tutaj nie ma innej siatkówki, cały czas jest to samo, także znamy ten zespół i myślę, że to jest tylko formalność wideo przed tym spotkaniem. Ja myślę, że będziemy na podobnym takim poziomie, jeżeli chodzi o zmęczenie i o siłę przed tym spotkaniem, także myślę, że to naprawdę może być wyrównane spotkanie. Szkoda, mieliśmy swoje okazje w pierwszych dwóch partiach, doprowadziliśmy do końcówek, które mogły
być na naszą korzyść. Niestety nie udało się, zabrakło nam chyba takiego doświadczenia w naszych szeregach. Dzisiaj mieliśmy młodych zawodników na czele ze mną. Szkoda, zabrakło tego doświadczenia i zimnej krwi w końcówkach, bo podejrzewam, że tak samo jak w 1/4 Pucharu Polski zespół z Resowi podszedł do nas troszkę ulgowo i chyba też to była przyczyna tej porażki, nie umieszczając naszej grze, bo graliśmy wyśmienicie oczywiście. To dzisiaj wydaje mi się, że po pierwszej części pierwszego seta Skretarz tak przez chwilę pomyślała, że ten mecz będzie łatwy, prosty. W końcówkach tak nie wyglądało, no ale mimo wszystko doświadczenie wzięło górę. A taki zespół jak Skra to takich końcówek nie wypuszcza i pozostało mi tylko życzyć powodzenia w dniu jutrzejszym i obyśmy byli świadkami fajnego widowiska o Puchar Polski. Nic nie zmieni to, że będę mówił, że szkoda, że nie było Mateusza Miki czy Miłosza Hebdy. No, to są sytuacje losowe, kontuzje są wpisane w nasz zawód i dzisiaj akurat ich nie było, a mieliśmy mimo wszystko szansę, aby doprowadzić do może tiebreaka. Przede wszystkim końcówki, w których PGS Kra Bełchatów traciła z łatwością przewagę, którą wypracowywała sobie w trakcie setów. Generalnie po obu półfinałach Pucharu Polski możemy być zadowoleni. Pierwszy mecz bardzo emocjonujący, mógł równie dobrze obrócić się w drugą stronę. Drugi mecz oglądaliśmy. Myślę, taka najciekawsza wiadomość z tego meczu była to oczywiście zwycięstwo obrońców Pucharu, a druga fajna gra Szymona Jakubiszaka, bardzo młodego chłopaka, jeszcze 18-letniego, dopiero 19 lat skończy. Wielu pewnie kibiców po raz pierwszy widziało go tak dłużej grającego na boisku. My go obserwujemy już mniej więcej 2 sezony. Fajny chłopak. Dzisiaj przeciwko tak dobrej drużynie jak Skra Bełchatów nie pękł. Grał fajnie. No myślę, że te półfinały będą przed smakiem tego, co będzie się działo jutro. A myślę, że może być jeszcze nawet ciekawiej niż dzisiaj. No właśnie zaczynają powoli mecze z Zaksą robić się takim samym klasykiem. One chyba zresztą były, ale zaczynają się na pewno w Pucharze Polski robić takim klasykiem jak mecze z Resowią. I teraz już mi trudno powiedzieć, że to jest Barceloną, Realem, bo brakuje nam trzeciej drużyny. Nie wiem, może Atletico czy jakąś inną drużynę będzie trzeba dorobić. W lidze ostatnio Zaksa prowadziła 2-0. Grała znakomicie. Skra się obudziła, wygrała 3-2. Pamiętamy wszyscy jeszcze dokładnie mecz z Wrocławia, z hali Orbita, gdzie w tiebreaku już właściwie Zaksa spoglądała na puchar, patrzyła jak on wygląda. Wydawało się, że się nic nie wydarzy. Pamiętamy niesamowite wejście Marcela Gromadowskiego, jakieś ataki z upadku, problem Mariusza, który wrócił, jakiś cud, fantastyczny mecz, który mimo, że minął już praktycznie rok, wszyscy wspominamy. Ja spodziewam się, że jutro może być podobnie. Widzimy, że drużyny są zmęczone, sezon jest naprawdę wymagający, ale może być wielkie widowisko. Wiemy też, że dzisiaj kibice podzielili się, widać we Wrocławiu, jedni chcieli przyjść na mecz wcześniejszy, drugi południowy i ta hala wypełniła się tak, jak się wypełniła, ale jutro wiemy, że będzie komplet i będą wszyscy chcieli zobaczyć to super zapowiadające się starcie. Pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. Jeżeli wygra Skra, to obejmie przodownictwo w tabeli tych drużyn, które wygrywają w Pucharze Polski. Na razie ex aequo jest na pierwszym miejscu za ZS-em Olsztyn, który kiedyś seryjnie wygrywał Puchary Polski. Jeżeli Skra wygra 8, no to będzie prowadziła. Jest bardzo blisko. To już jest tylko jeden mecz, ale pamiętajmy, stoi naprzeciwko Skry mistrz Polski. Mistrz Polski, który ma pewnie w pamięci taką sytuację, która jest z tego sezonu i właśnie z zeszłorocznego Pucharu Polski, że było blisko, było fajnie, ale jednak to Skra była górą. Widziałem po chłopakach z Zaksy, że gdzieś w głowach po meczu z Jastrzębiem już było to, co czeka ich w meczu ze Skrą i myślę, że będzie naprawdę wielka walka. Tak, ma być komplet publiczności, myślę, że będzie fajna atmosfera, hala jest historyczna, wspaniała, trochę inna może niż te nowoczesne obiekty, ale myślę, że nawet dzisiaj ta atmosfera w trakcie meczów była fajna, a jutro spodziewam się, że będzie kapitalny mecz i fantastyczna atmosfera. Zapraszam serdecznie na mecz finałowy PGS Kra Bełchatów, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, mistrz Polski, obrońca trofeum. Naprawdę będzie się działo, oglądajcie, zapraszam.